Cześć. Dziś bardzo szybko powiem Wam o grze Stardust Coffee, która będzie na Kickstarterze już 21 czerwca. Stardust Coffee to jest gra, w której będziemy przemieszczali się po różnych planetach, zdobywali zasoby, zdobywali ziarna kawy, mleko, wodę, ale także zasoby specjalne jak kostki lodu, ubitą śmietanę i czekoladę, żeby stworzyć różne kawy. Ja kiedyś profesjonalnie zajmowałam się właśnie robieniem kawy, więc wzięłam tę grę tutaj pod swoje skrzydła tylko dlatego, żeby właśnie zobaczyć, jak taki temat może być zaimplementowany w grę. Będziemy wybierać kość z puli, przesuwać się na daną planetę, czyli na przykład różowa kość przesuwa nas na różową planetę, gdzie dostajemy mleko, niebieska tam, gdzie jest woda i brązowa tam, gdzie jest kawa, a żółta kość to jest kość akcji specjalnej. I przesuwamy się po tych planetach właśnie, żeby zdobyć różne zasoby i żeby pod koniec 10 rundy mieć jak najwięcej punktów za właśnie zrobione kawy lub za właśnie uzyskane punkty gdzieś tam po drodze. I chcemy zrobić to wszystko tak, aby nie złapali nas tutaj nasi kosmiczni piraci, bo oni nas czasami obrabiają z różnych rzeczy, na przykład z kawy, z mleka czy z wody. Także chcemy przed nimi też uciekać. A oni się mnożą na tej planszy. Na początku nie ma żadnego, potem pojawia się jeden, dwóch i trzech piratów, w zależności od tego, na której jesteśmy rundzie. No i też my mamy dwa statki na początek i dostajemy trzeci statek po tym, jak skończymy naszą początkową kawę. I tak przez 10 rund będziemy się tutaj przemieszczać i zdobywać zasoby, żeby robić kawę. Powtarzam się, wiem, ale tutaj tylko i wyłącznie o to w tej grze chodzi. Jeżeli chodzi o wykonanie tej gry, a to jest cały czas prototyp, no to jestem nawet zadowolona. Podobają mi się bardzo te drewniane elementy, kartony mleka, ziarna kawy, te malutkie kropelki wody. To wszystko jest bardzo fajnie wykonane, bardzo mi się to podoba. I do tego mamy też różne kształty statków i te kształty odpowiadają grafikom na tutaj naszych planszetkach gracza, także wszystko jest super. Kości jak to kości, zwykłe plastikowe, kolorowe kostki. Tutaj nie ma szału, żetony też szału nie ma. Graficznie to naprawdę kawy mi się podobają bardzo. Te grafiki kaw sprawiają, że chcę się od razu jej napić, niestety. I naprawdę są świetne, chociaż tutaj wydaje mi się, że Starbucks może ich gdzieś o coś tam do sądu podać, bo no zobaczcie, no, że to nie wygląda jak kawa ze Starbucksa, też się nazywa Stardust, no, ale nieważne. Naprawdę bardzo fajnie wykonane to wszystko graficznie. Jeżeli chodzi o atmosferę, to tutaj nic nowego w tej grze się nie dzieje. Przesuwamy się po tych polach, dokładamy nowe zasoby, zbieramy te zasoby, żeby zrobić kawę. Piraci czasami nas z tych zasobów obrobią i nie możemy wtedy takiej kawy zrobić, ale tutaj nie ma za bardzo nic, żadnej interakcji ani między graczami, a ta interakcja między piratami jest taka bardzo randomowa, więc tego bym się nie doszukiwała. To jest taki też znowu pasjansik, że przesuwamy się, zbieramy swoje rzeczy, żeby zrobić swoje rzeczy, także nic tutaj, szału tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o regrywalność, no to tak niby jest, bo za każdym razem będziemy przecież te inne kawki robić sobie tutaj, ale za każdym razem to też będzie taka sama rozgrywka, że te statki nie mają żadnych specjalnych umiejętności, tutaj nie ma żadnej asymetryczności, więc ta gra bardzo, bardzo szybko się znudzi. I mechanicznie też tutaj nowego nic nie ma. No jeżeli chodzi też o tematykę tej gry, no to to, że to jest kawa, okej, okay, ale dlaczego to jest w kosmosie, to nie mam pojęcia. Już nie chodzi mi tutaj o wyjaśnienie tego w instrukcji, ale no, nie wszystko w kosmosie jest lepsze i ta kawa w kosmosie no, nie ma jakby tutaj żadnego sensu. To mogło być przemieszczanie się po różnych krajach świata, żeby zdobyć różne zasoby. Miałoby to może więcej sensu niż latanie statkami w kosmosie. Nie wiem, zupełnie to do mnie nie przemawia. Nie dlatego, że ja nie lubię gier kosmicznych, tylko dlatego, że to nie ma tutaj żadnego sensu. Gra jest przekombinowana, naprawdę jest zbyt dużo zasad. Mamy jakieś specjalne zasady, które możemy gdzieś tam wykonywać, specjalnie umiejętności, w zależności od tego, co zrobimy, jaką mamy kość. Możliwości wykonywania ruchów na planszy jest sporo w Twojej kolejce, ale ich jest na tyle dużo, że trzeba mieć jakąś pomoc gracza, której też tutaj nie ma, a fajnie gdyby była, bo jak na taką małą gierkę to jest naprawdę tego za dużo, do tego, że właśnie ci piraci tutaj wchodzą. Moim zdaniem to jest przekombinowane. Temat się tutaj nie zgadza w ogóle z niczym, także moim zdaniem tę grę można przepuścić. Stardust Coffee niestety, ale nam się nie spodobała, a kawę lubię, nawet bardzo. Na razie.